i pyk preflip. Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zrobimy sobie test tego oto McLarena. Zasadniczo możecie go kupić w zakładce sklep z przedmiotami. I tutaj jest zakładka McLaren 570S. Są dwa pakiety, jeden dla osób, które nie mają jeszcze samochodu, oraz drugi pakiet jest dla osób, które zakupiły McLarena jeszcze przed free to play. W pełnym pakiecie mamy do dyspozycji oczywiście samochód, koła takie bardziej ciemne, szare, koła takie bardziej srebrzyste, wzór na samochód, trzy banery gracza oraz antenkę. W pakiecie tak jakby uzupełniającym są tylko koła srebrne, jeden wzór srebrny oraz baner gracza. Prawdę mówiąc, ja tego nie będę kupował. Tym razem też nie ma żadnego, z tego co widzę, darmowego przedmiotu. Jeżeli ktoś się zdecyduje na zakup, to polecam wpisać kod EDEK. No i co? Edycję samochodu. Malowanie jedynie możemy ustawić, jeżeli wykupimy tamten pakiet rozszerzony, to srebrne lub po prostu sobie wybierzemy kolor bez malowania. Koła też do dyspozycji mamy te oraz te srebrne, jeżeli kupiliśmy pełny pakiet. Moim zdaniem nie ma większej różnicy. Może minimalnie niektórym się będą podobały bardziej srebrne, ale w meczu tego za bardzo nie widać. A szkoda mi dopłacać tyle kredytów, żeby dostać koła, których i tak prawdopodobnie nie będę za dużo używał. I przede wszystkim nie można tych kół używać na innych samochodach, co też jest wielkim minusem. Boost można ustawić dowolny, na dach nic nie założymy, antenki nie założymy, eksplozji po golu też nie założymy. Chociaż czekajcie, antenkę? Chyba była antenka z McLarena oficjalna, no to ją będzie można założyć. Wybuch po golu standardowy, no i dźwięk silnika jest tutaj oficjalny. Brzmi on całkiem fajnie. W dzisiejszym odcinku zagramy na pewno rankedy jedynki, ale pomyślałem, że też takim fajnym urozmaiceniem będzie zagranie sobie jedynek freestyle. Zobaczyć, jak mechanicznie będzie wypadało to auto, zobaczyć też na start, jak się będę nim czuł. Dajcie znać, co sądzicie o tym, czy na odcinkach z testu aut grać też jakiś mecz freestylu. Jeżeli przeciwnik nie wyjdzie, to pewnie będzie to jedyne spotkanie. Tak na rozruszanie i w ogóle. Fajnie też czasem zobaczyć, jak mechanicznie się prezentuje samochód, no i... I co? Widzę, że przeciwnik się za bardzo nie rusza, ja tutaj schrzoniłem, ale pierwsze wrażenie jest pozytywne. Zresztą kiedyś już grałem McLarenem, ale to na konsoli, więc odczucia były zdecydowanie inne. Poza tym miałem chyba jakąś platynę wtedy. Widzę, że tutaj przeciwnik za bardzo się nie rusza, więc opuszczę to spotkanie i dołączę do kolejnego. No i dobra, kolejny przeciwnik, może ten będzie mniej pasywny. Okej, przynajmniej do wznowienia pojechał. Jak mi na mnie wybije? Chciałem polecieć na pincha, ale zaatakował nas, więc polecimy na jakąś akcję ze sufitu. Może ground pinch na zakończenie? No nie było to najsoczystsze, ale to moja wina. 111, przynajmniej fajna liczba. I pyk, preflip. O kurczę, jaki ładny. Nie no, naprawdę, to było ładne moim zdaniem. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. 98 na godzinę, ale przede wszystkim było to naprawdę solidne. Okej, mamy kolejną okazję. Nie wiem, co możemy zrobić. Zwarzywić na przykład. Dobra, on sobie uderza. Znowu nie spróbujemy pincha. Dobra, to było cienkie jak barszcz. Skąd się w ogóle to powiedzenie wzięło? To już był... No dalej słaby pinch, ale chyba... Dobra, nawet nie wejdzie do bramy. Aj, zapomniałem sprawdzić hitboxa. To po pierwszym spotkaniu też będzie sprawdzenie hitboxa tego samochodu, bo skleroza dopada. Okej... Okej, to nie było dobre. Dobra, mamy trochę czasu. Może spróbuję zwykły air dribble. W sumie to też można sprawdzić. Dobra, to akurat ja nie skontrowałem zupełnie, bo ostatnio jakoś nie ćwiczyłem tego, ale zaraz powinno pójść lepiej. Mamy kolejną sytuację. Troszeczkę auto już widzę, że hitbox jest zakłamany, ponieważ wchodził mi przód auta, przedni zderzak w piłkę, ale no jak się to ogarnie. No na replay w sumie tego tak nie widać, z mojej kamery wydawało mi się, że więcej to wchodziło. Ale i tak wydaje mi się, że jest trochę zakłamany hitbox i to auto jest krótsze niż pokazuje właśnie karoseria. Dobra, można sobie teraz super setupować pincha i był mocny, no ale to jest hitbox do minusa, więc pincze będą dobre, jak się troszeczkę będzie miało wprawę w danym dniu. Od razu double tap? Nie dolecę. Najgorzej. O nie, chyba będzie trzeba nadrobić jedną bramkę, bo przeciwnik tutaj wykorzystuje każdą sytuację i ogląda każdy replay takiej bramek.
Dobra, nadróbmy to, żeby nie było. W dogrywce trzeba walnąć jakiegoś klipa. Albo w zerowej sekundzie. Jeszcze pozostał reset do sprawdzenia, ale teraz, no, nie doleciała piłka do ścianki. Okej, mamy sporo czasu, więc na spokojnie. Resetik, drugi reset. Dobra, nie było drugiego reseta i tracimy bramkę po jakże dobrej kontrze. Dobra, wychodzimy z tego meczu. Okej, tak jak mi się wydawało, troszeczkę wystaje z przodu maska. No nawet tak więcej niż myślałem. Z tyłu jest to bardzo fajnie odwzorowane. Dach też jest w miarę dobrze odwzorowany. Nie ma co przedłużać. To co, mecz o Grand Championa trójkę. Dobra, znalazło naszego przeciwnika. Ezalit. Ciekawy nickname. Dobra. O nie, dobra, tutaj wznowienie już będą nieco gorzej szły niż na casualach. I będzie potrzeba nieco więcej skupienia na nich, ale przeciwnik, poza tym, że wygrał wznowienie, to nie prezentuje na razie dużej skuteczności czy czegokolwiek. Zostawia nas spokojnie, więc nie musimy tego uderzać. O, i się wylewa. Nie no, co to jest za początek spotkania? Na koniec odcinka myślę, że porównam McLarena do ostatnio testowanych aut, no bo w zasadzie ostatnio był Lamborghini, był NASCAR, była Formuła 1, więc trochę się dzieje z DLC-kami. Jakbym to lepiej uderzył mocniej, ale niestety tak nie było. Dobra, zbierzmy przyspieszenie, on nie powinien nas skontrować. Chyba, że tak na powolutku. Okej. Okay. Piłka wybita. I to jeszcze dobił, już myślałem, że zdążymy. Oj! Zginij, typie! Okej, okay, udało się go rozwalić, także jest pozytywnie. Oj! I no, zniszczył, ale przynajmniej piłka wywalona. Wysoki flick. W sumie mogą na pierwsze tempo zraszować, bo potem to już to było zbyt spodziewane. Okej, okay, mamy czas. Nie za dużo. No dobra, nie mamy wcale. Udało się save'nąć i proszę, kontratak. Nie, no nie trafiłem. Już wiem, że nie trafiłem. Jeszcze nas jakoś to poturbowało w taki niekorzystny sposób. On to przebija. Wiedziałem, że to przebija, ale myślałem, że lżej. Dobra, nieważne. Musi polecieć pełne skupienie. McLaren, tutaj od razu powiem, że ma dużo ciężej, bo poprzednie odcinki nagrywałem na sporo niższej randze. W sensie sporo niższej randze. Teoretycznie nie tak dużo, ale tak na... no po prostu dużą różnicę to robi. Mimo, że teoretycznie nie jest to dużo z odmiana. Chociaż może tego nie widać po tych uderzeniach przeciwnika. Fake? Dobra, nie wejdzie nic. Skoro nic, to też nie. Okej. Okay. Ale unik bumpa, to było tak dobre. On nie powinien mieć przyspieszenia, dlatego ja zrobię najgorszy challenge na świecie. I jeszcze stracę potem bramkę, nie? Tak jest, dokładnie. Ładne to było, w sensie fajne. Podobało mi się. Nic z tego nie dostaniemy, ale i tak było śmieszne. Jak to szybko uda nam się ogarnąć, to... Dobra, walnijmy tak. Myślałem, że go nabije na Samuja. Nie do końca się udało. Znowu nie dał się feknąć. Nie gra tak źle poza tym, że nie trafia openów. Ale openy to najcięższa część rozgrywki. Proszę. Dobra, wrócił się w porę. O nie! Okej, zdążyliśmy. Czy zaraz zdążymy, to nie wiem. Dobra, na razie jesteśmy na czas. I znowu jesteśmy na czas, dobra, ale to się źle skończy, tym bardziej, że my musimy strzelić bramkę, a nie bronić. A zagarnął to. Liczyłem, że stracił już kontrolę. No nie wierzę, że gościu tak idealnie mnie kontruje. Nie gra źle, no to na pewno. A to zagranie moje na pewno nie było dobre. No, jeszcze go bumpnąłem w piłkę. Dobra, ten mecz to może się poddam. I ostatni przeciwnik w dzisiejszym odcinku. Alex19, czy tam... Dobra, po prostu Alex. Nie stracimy z tego. Okej, okay, strzelmy z tego. Dobra, nie strzelę, bo już jest cofnięty. Mocny flick. Może? Jakbym się lepiej ustawił, to by dało radę to dobić od razu, ale niestety jestem sobą. On jeszcze pojechał po kolejne przyspieszenie, którego tak naprawdę nie potrzebował. Więc znowu flicknę w ten sposób. I tym razem on wybija double tapem. Niepotrzebnie... Kurczę, ale to było ryzykowne, co zrobiłem swoją drogą. Nie, ty nie strzelił samobuja, tylko nas bumpnął, okej. Okay. O, fajne to było. Dobra, a w ogóle mam czat niewyciszony, to jest w ogóle hit. Myślałem, że mam wyciszony, prawdę mówiąc.
Czy to kiedykolwiek wejdzie poza naszą bramką? Nie, no dlatego podpaliłem się to przez tego jeden mecz. Przez ten jeden mecz freestylu. Poleciłem na sufit jak głupek. Zniszczmy go. Okej, udało się. Teraz tylko na szybkości to strzelić do bramy. Albo i nie, albo i tak. Proszę, dobra, strzeliliśmy i go od razu wyciszę na wszelki wypadek. Odskoczenie, szybka nawrotka i go niszczymy. Myślałem, że będę uderzał na bramkę, ale tak też można. Okej, podbitka i dostaliśmy demo. Gdyby nie to, to już by stracił bramę. Gdyby ani na odcinku, o tak. Dobra, teraz my nie stracimy bramy. Stracimy. Nie pojechał do wznowienia. Zostańmy przy ziemi. Ładnie jeszcze spinczował. Nie to, że tylko obronił. Mega ryzykowne. W sensie nam po prostu to już zagrał na czas. Okej, okay. Zgarniamy przyspieszenie. Nie trafimy opena, ale nie wiedziałem jeszcze, że to jest open. Przelecimy nad nim i uderzymy do bramki. Ten match może być nieco bardziej wyrównany przynajmniej, bo tamto spotkanie to jakiś był blamasz. Okej, okay, on nie trafił w boosta, ale się po niego cofnął. I tracimy gola. Czemu to się wturlało? Dobra, w końcu nie przegrałem wznowienia, więc może to my teraz walniemy bramę. Wjechał za daleko, dokładnie, ale te wznowienia na jedynkach są tak niesamowicie ważne, tak ustawiają cały mecz właściwie, nawet nie akcję. Jak sobie policzycie bramki, na przykład kto wygrał wznowienie i kto strzelił gola w danej akcji, no to jeżeli nie ma jakiegoś smerfa albo osoby, co rzadko gra jedynki i po prostu ma za niską rangę, to praktycznie zdecydowaną przewagę ma gość, co wygrywa wznowienia. Dlatego uczcie się wznowień. I teraz tracimy bramkę w ten sposób. Jak taka mucha agresywna, Alex. Nie no, kolejne wznowienie przegrane. On leci na mega ryzykowne uderzenie. I nie trafia. My nie mamy przyspieszenia, ale przynajmniej nie straciliśmy gola. Dobra, fejknę sobie. Nie no, proszę, dobra, nie wejdzie. Ale by było stracić spincha. Nie no, dobry flick od niego. Proszę, dobra, sięgnęliśmy. Nie no, to jest jakiś mechaniczny gracz, denerwuje mnie już. Ale wznowienie wygrane, więc ładujemy bramę, dokładnie, to co mówiłem. On na linę to leci, jeszcze złapał reseta, to tak totalnie nie wyglądało, jakby miał go dostać. Dobra, kickoff wygrany. Zalutujmy pod poprzeczkę. Obronił, ale nic mu to nie da w dłuższej mecie. Tak jak każda praktycznie w tym meczu akcja jest strzelona po wznowieniu. O, przynajmniej sfejkowaliśmy go ładnie. Wolny kick-off na rejonie. Przynajmniej stracimy bramę, trzeba szukać pozytywów. Okej. Dobre przyjęcie. Mogłem to jeszcze nawet uderzyć w bramę, ale to by było zbyt skillowe. Mamy progi. Kusiło mnie do tego podjechać i to by było w sumie mega dobre, bo by się nie spodziewał, ale niech już stracę. Trochę spanikowałem. I teraz jesteśmy głęboko. I jeszcze tego nie podbiję. Wszyscy na czacie piszecie JA. Czyli ja w skrócie. Na przykład, kto kupił McLarena? Ja. No, od tego jest ten skrót. No i co, słowem podsumowania, tak jak wcześniej zapowiadałem, spróbuję jakoś porównać ten samochód do poprzednich aut. Myślę, że najbardziej zbliżony będzie... Ten McLaren zdecydowanie najbardziej mi przypomina Lamborghini. Jeżeli ktoś nim grał, to będzie mógł sobie porównać. Tyłka nie urywa, aczkolwiek jest w miarę grywalne. Nie ma czegoś takiego, że się nim źle gra. Po prostu jest to hitbox do minusa, którego ostatnio za bardzo nie używam. Bo jest to zwykle zwyczajnie niższe auto, ale naprawdę na dłuższą metę jest przyjemne. Nie jest tak dobre jak Dominus, ale wypada pozytywnie. Moim zdaniem lepszy jest od chociażby czego? Formuły 1. Auta z NASCAR uczyły się nieco lepiej, przynajmniej Ford oraz, jak to było, Toyota? Dokładnie. To, zwłaszcza Toyota mi się jakoś mega dobrze grywało, ale prawdę mówiąc, zdecydowanie lepiej moim zdaniem wygląda. A to, czy wygląda lepiej od Lamborghini, to jest już kwestia indywidualna. Moim zdaniem w sumie sam nie wiem. Chociaż chyba jakbym miał grać, to w grze mi się bardziej podoba McLaren. Zresztą, kurde, Lamborghini też jest super. Dobra, to dam na równi na wszelki wypadek. No ale co, już nie będę przedłużał. Zachęcam oczywiście do zostawienia subskrypcji oraz lajka. W opisie też powinien być dodatkowy kanał, który założyłem, gdzie się będą pojawiały klipy z Twitcha oraz po prostu z jakichś moich randomowych gierek. No i co, elo elo.